Szczęść Boże, coś wam powiem. Słuchając słów błogosławieństw, zastanawiające jest, że Jezus nie mówi nic o tych, co starają się żyć dobrze, którzy unikają grzechu, którzy nie wyrządzają krzywdy. Jego słowa właśnie są skierowane do tych, którzy cierpią od innych różne krzywdy. Wskazuje na ludzi, którzy po ludzku pozbawieni są wszelkiego dobra ze strony człowieka. Ubodzy, uciskani, prześladowani, głodujący, płaczący i znienawidzeni. Tacy ludzie są w centrum dzisiejszej nauki Jezusa. Dlaczego? Bo Bóg jest królem, który staje w obronie tych, którzy nic nie mają. Oni w oczach Boga stają się uprzywilejowani. Bo dziś, nie mając ani szacunku, ani środków, nie są w stanie niczego zdziałać. Dając im opiekę, to znaczy poczucie tego, że są ważni, mogą odbić się od dna i stanąć na nogi. To nie są osoby, które mają jakieś szczególne osiągnięcia religijne. Tu nie chodzi o ich dobre nastawienie, bo nie widząc nadziei na lepsze jutro, ich nastawienie raczej jest negatywne. I choć raz Jezus mówi o ludziach ubodzy, to o wszystkich można tak powiedzieć. Ubodzy stają się strzeżonymi przez króla. A idąc dalej, można powiedzieć o nich, jak to określił ojciec Raniero Cantalamessa, że są to Boży hazardziści, którzy kierując się wiarą, wszystko postawili na Boga. Papież Benedykt nauczał, błogosławieństwa są obietnicami, w których rozpromienia się nowy obraz świata i człowieka, który rozpoczyna się od Jezusa inwestycją w wartości. Gdy człowiek idzie z Jezusem, żyje według nowych kryteriów. Wiedzmy jednak, że od błogosławieństwa do biada jest tylko niewielka odległość. Doświadczając bogactwa, przywilejów, uznania, sukcesów, jednocześnie nie wykorzystując tego dla służby braciom, ale tylko ku własnej uciesze, grozi ludziom zamknięcie się we własnym egoizmie i samowystarczalności. I taki człowiek odchodzi od Boga, bo mu się wydaje, że wszystko sam osiągnął. Spoglądając na własne życie, my jesteśmy jak wahadło zegara. Raz jesteśmy błogosławieni, a raz nam należy się słowo biada wam. Gdy jesteśmy w łasce uświęcającej, to jesteśmy Bożymi ludźmi. Lecz kiedy tej łaski w nas nie ma, to stajemy się ludźmi grzechu. Chyba nawet więcej tego biada jest powiedziane do nas, nim nam się wydaje. Biada tym, którzy nie są głodni Boga. Biada tym, którzy się śmieją i nie przejmują się ani grzechem, ani niesprawiedliwością, ani tym, że sami, jak i ich bliscy, chociażby dzieci, idą złą drogą. A przecież powinniśmy zapłakać nad słabością swoją, by dać światu choć promyk Bożej prawdy i Bożej miłości. Nauka Jezusa następuje zaraz po wyborze uczniów i to do nich jest skierowana. Tym samym do nas, uczniów XXI wieku. Bo my także stajemy się błogosławieni, gdy wybieramy drogę za Panem. Choć nie jest to droga naszych marzeń. Wybierając drogę za Jezusem, decydujemy się na wszystkie niedogodności. Wybieramy drogę niepopularną, ale jednocześnie drogę, na której doświadcza się bólu rodzenia dla świętości dusz, braci i duszy swojej. Tak zapisała współczesna mistyczka Alicja Lęczewska. Tylko w sercu możemy zobaczyć to, czego oko nie widzi. Bo kształtując serce według serca Jezusowego, stajemy się bardziej ludźmi błogosławieństw. I niech tym wszystkim Pan Bóg nam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Panem Bogiem.